To będzie arcyciekawa rozmowa, rozmowa o nauce mówienia. Nie pomyliłem się, prawda? Absolutnie. Przedstawię koleżankę po fachu, Katarzyna Widera-Podsiadło, dziennikarka, która rozmawia z ludźmi wielu różnych profesji. Bardzo ciekawych zazwyczaj. Bardzo dobrze wielu. Mówię? A tym razem z panem Tomaszewskim ze Szkoły Nowej Mowy, wielokrotnie goszczącym w moich audycjach radiowych. Audycja Wspieramy Mamy to już przeszłość, ale teraz poradnik na przykład radiowy. To właśnie to miejsce, gdzie pana Dawida możemy spotkać i porozmawiać o tym, jak ładnie mówić. To się przyda każdemu z nas. Zwłaszcza jeśli ma bloki mowy. Zwłaszcza w pracy. Bloki mowy. Bloki mowy. Bo kiedy opowiadajcie, proszę, poznawaliśmy się, to było o jąkaniu, prawda? Więcej było o jąkaniu, ale wiemy, że nie tylko chodzi o jąkanie, czyli takie te widoczne symptomy, ale o bloki mowy, czyli kiedy wiemy, co powiedzieć, ale nie możemy tego powiedzieć, bo nasze ciało nam tego uniemożliwia. Mogę powiedzieć z autopsji, bo sam miałem bloki mowy przez 20 lat i jest to stan na przykład taki, gdzie słowo dzień dobry, tak oczywiste, czy obecny w szkole, może nigdy nie zostać powiedziane. To się zaczyna często w wieku właśnie kilkunastu lat. Różne symptomy mogą być, ale może ich nie być, bo młodzi ludzie potrafią się kamuflować, bo wstydzą się tego tak normalnie. Tak. I się wydaje, że człowiek może jest taki nieśmiały, może małomówny, może skryty, tak naprawdę nie, on chce. A szkoda, bo możemy wiele w życiu zaprzepaścić, ale wszystko można naprawić. Prawda? Nawet kiedy, nie wiem, 50 plus, 60 plus, to jeszcze czas? Właśnie, starsi ludzie też mogą mieć takie problemy? I nawet mają. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze 20-30 lat temu wady typu jąkanie, defekty były takim piętnem dla młodych ludzi i później dla starszych też. Oni się później przyzwyczajają, może przywykają do sytuacji, ale to nie znaczy, że się mniej męczą. Są sytuacje, kiedy osoba starsza 60 plus i więcej boi się iść do sklepu, prosi może dzieci, może wnuków, chce zadzwonić do kogoś, boi się wykręcić numer, bo jak powiem halo, to się zająknę i się wstydzę tego. Ale tu jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, bo okazuje się, że ludzie starsi mogą być źle odczytani w tym swoim problemie. Tak. Być może są po udarze, może cierpią na afazję, może demencję i zapomnieli tego słowa. A tutaj w blokach mowy i jąkaniu nie o to chodzi. Oni dobrze pamiętają, dobrze wiedzą, że trzeba powiedzieć, ale symptomy mogą nie być jednoznaczne, bo przecież kojarzy się jąkanie, bardziej bloki mowy z okresem dzieci, młodzieży, ale starsi? No dobrze, tylko z tego, co pan mówi, wynika, że to jest właściwie taka przypadłość, do której się nie chcemy przyznać. Unikamy jej. Tak. To jak takiej osobie pomóc? Bo chyba potrzebuje jakiejś pomocy z zewnątrz, tak? Bardzo trudno pomóc, bo najpierw trzeba uświadomić komuś, że w ogóle są szanse wyjścia z tego. Tutaj przychodzą z pomocą osoby, które już nauczyły się nowej mowy i tych już jest całkiem spora grupa. Jeżeli się porozmawia z kursantami, których pan Dawid ma wielu i oni opowiedzą o tym, jak wiele w ich życiu zaprzepaścili, nawet zwykła relacja damsko-męska, no podrywaj dziewczynę, kiedy jeśli ją widzisz, to ci dech zapiera w piersiach i wcale nie dlatego, że jest taka urodziwa, tylko nie umiesz powiedzieć. Z pozoru to jest nieśmiałość, a problem jest głębszy. Tak, wydaje się z zewnątrz, może nieśmiałe, może trzeba go zachęcić. To nie o to chodzi. On bardzo chce zamówić w restauracji tą ulubioną kawę. On bardzo chce zamówić pizzę z takim dodatkiem, a nie innym. Ale wybiera wszystko zupełnie na odwrót. Zamiast kawy kupuje herbatę, zamiast pizzy zamawia hamburgera, bo akurat w tym momencie go powie. Później udaje, że to wszystko że niby chciał. Tak chciał. Mhm. I po takim spotkaniu wewnętrznie cierpi, przecież nie o to chodziło. Ja się męczyłem przy tym. Nie? Ale komu ma to powiedzieć? No temu, kto to zrozumie. To otwarcie jest ważne na początku, że ktoś mnie zrozumie, ale też ktoś musi ci pomóc jeszcze w tym, bo sam tego nie zrobisz. A ty, Kasia, uczestniczyłaś w takich kursach z ciekawości chociażby? Nie uczestniczyłam w żadnym kursie, ale wielokrotnie miałam w studio młode osoby,
na ogół młode jednak w tamtym czasie, które przeszły takie kursy i które opowiadały o tym, jak ich życie się odmieniło. Ale w przypadku osoby starszej jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo osoba starsza uczy się nie tylko nowej mowy, ale jednocześnie stymuluje mózg w ogóle do tego, żeby się rozwijał. Tak, mówimy o krzyżówkach, żeby w pewnym wieku jak najwięcej ich rozwiązywać, bo wtedy będziemy dłużej młodzi intelektualnie. Nowa mowa pomaga również w tej młodości intelektualnej. To jest chyba takie dosyć istotne. To jest niezwykłe, co mówicie, bo sama przemiana, jeśli pan rzeczywiście miał taki problem, a teraz pan raz, że uczy innych, a sam mówi pięknie. Dla mnie takie na przykład wyjście do telewizji, no to byłoby nigdy nierealne, ale jak mam techniki relaksacji swojej mowy, one działają już mi automatycznie, no to więc teraz rozmawiamy płynnie. A mowa dalej jest nową mową. To ja proszę was oboje, żebyście na zakończenie powiedzieli po jednym zdaniu, dlaczego warto w każdym wieku popracować nad mową, żeby co? Sprawiała przyjemność, tak? Dokładnie. Tak. Warto w każdym wieku pracować nad mową, bo mowa to nie tylko przekaz treści, ale też radość ze spotkań z ludźmi, z przekazywania swojej wiedzy, ale też szukania wiedzy, więc ta atmosfera, która się rodzi w czasie mówienia i nastrój, jest warty tego, żeby ją ciągle szkolić i dopracowywać. To również możliwość poprawy swojej sytuacji zawodowej, również sytuacji związanej z nauką. No, myślę, że warto.